ukończeniu już właśnie jednych studiów tutaj i tych w Bydgoszczy, jakie są plany twoje, jak ty siebie widzisz za 5 czy za 10 lat, no bo no, talent, coś trzeba z tym talentem zrobić, żeby to... Jakie masz plany na siebie? Na ten to jest niesamowite pytanie. Tak, i to jest pytanie jedno z tych trudniejszych. Co z tym zrobić? No właśnie, myślę, że ja jestem na takim etapie, żeby dać sobie przede wszystkim jasny i taki konkretny cel, do którego będziesz dążył. Ja w planach mam też nagranie jakby swojej twórczości, swojej muzyki i tym będę chciał się dzielić, ale też bardzo lubię uczyć i bardzo lubię uczyć. Coś nam przeszkadza po prostu. Tak. Bardzo lubię uczyć i dzielić się właśnie tym, przez co sam przeszedłem i tym, czego się dowiedziałem. To dla mnie też, też niesamowite. Że co zrobisz z tym talentem, że... Tak, plany są takie, żeby nagrać, a to teraz jest nagrywane, to już w ogóle jest hit, ale może tym bardziej będzie to motywacja do tego, żeby to zrobić. Możesz się wycofać. Nie. Tak więc, ale no plany są takie, żeby po prostu nagrać w przyszłym roku swoje utwory autorskie i żeby z nimi wędrować. Dlatego, że teraz jest tak jak mówisz, że gram różnego rodzaju projekty i to jest kwestia właśnie zaproszeń, tego co sam też sobie zbudujesz, jaki projekt wymyślisz. No ale myślę, że jestem gotowy na dalszy etap i gdzieś tam. Czy już widzisz ogrom swojej chwały? Czy zbawienia cenę znasz? Boże myśli Twe ochrania Bóg, byś spać spokojnie. A powiedz, tak już nawiązując do tych kolęd świątecznych, które dziś wykonałeś, to było tutaj, w Akademii Pomorskiej, w aule pięknej. Tak, a jak to jest niesamowite. Piękna, prawda, oczywiście, akustyka i tak dalej. No nowoczesny gmach. A jak to jest w święta, choinka, wigilia, u ciebie w domu? Jak to było kiedyś, może jak byłeś mniejszy, byłeś dzieckiem, to czy to było tak, że mama, tata, dziadek, babcia, wujek i tak dalej, ciocia prosili ciebie właśnie, że Mariusz, to może zaśpiewaj nam kolędę, my nie umiemy, to ty zaśpiewaj za nas. Tak. Jak to było u ciebie? Wiesz co, mnie cała rodzina muzykowała i takim momentem, do którego też się wcześniej przygotowywaliśmy, to zawsze była pasterka. Bo na pasterce w Popowie zawsze gramy w kościele i już trzeba było być przygotowanym i zawsze tam muzykowaliśmy i wtedy tę muzykę przynosiliśmy też z powrotem do domu i graliśmy, śpiewaliśmy. Tak wyglądają u nas święta. Czyli solowo można było ciebie usłyszeć w kościele w Popowie, solowo w różnych kolędach, tak? Ale powiem ci, że wszyscy razem. Ja bardziej w Popowie to gram na pianinie, wiesz, że ja się tam w taki sposób też mamy tak. Jakiś instrument za nami. Syneczku mój, miej porodne sny, ten świat.
ucieka. Jeszcze chwilę dziś spokojnie. No dobrze, w takim razie powiedz jeszcze ważna rzecz, no bo o tej karierze cały czas, tak. Okej? Z dwóch dróg prowadzenia swojej kariery muzycznej i w ogóle życia, wszystkich spraw w życiu. Zwłaszcza pytanie, często ojej. Tak. No, często je zadaję. Jesteśmy w poważnym miejscu, instytucja, prawda? No. Nauka Akademia Pomorska. Z dwóch dróg prowadzenia swojej kariery muzycznej, gdybyś miał wybrać i doradzić. Z dwóch, podaję Ci teraz opcję. Pierwsza, krok po kroku, step by step, pomalutku, bezpiecznie, konsekwentnie, dokładnie. I kiedyś do czegoś dobrego usiągniemy, dojdziemy, do czegoś dać osiągnięcia. No i drugie zupełnie odwrotne, tak zwany skok na głęboką wodę, że trzeba przyspieszyć dynamicznie, nie czekać, ponieważ życie jest krótkie, a szanse, które przychodzą, są jak wiesz, pociąg, który przyjeżdża na stację, no i trzeba pośpieszyć się, żeby zdążyć na ten pociąg i wskoczyć, bo inaczej szansa odjedzie. Ale jak rozumiesz to? No, jak to rozumiesz? Chcecie wskoczyć w pociąg, czyli na zasadzie, nie wiem, to jest taki zastrzyk strzał, że pójdę do programu i zobaczę, jak się nie wyjdzie. Nie wiem, czy też w moich myślach właśnie o tym pomyślałem. No, czy planujesz właśnie jakiś Map Talent albo The Voice of Poland? Wiesz co, no najpierw chcę sam zrealizować się właśnie chyba tą pierwszą opcją. Dlatego, że druga opcja też jest pomocą, ale myślę, że to jest zależne też od osobowości. Niektórzy potrzebują takiego skoku i takiego dopalenia w postaci właśnie jakiegoś programu. To jest zresztą też świetna szkoła tak naprawdę, bo zderzasz się właśnie wtedy z wywiadami, z po prostu nową materią, z kamerą i nabierasz nowego doświadczenia. Ja uważam, że im wcześniej się tak naprawdę go nabierze, tym potem więcej masz luzu i swobody jakby w tym działaniu. Tak więc jest to dobre. Mieści się w ramionach, co za szczęście być dla Ciebie, Tato, przez tych parę chwil. Ale możesz to połączyć, co nie? Czyli tak, idziemy krok po kroku, rozwijamy się na zasadzie, tak, i potem próbujemy, łapiemy nowe doświadczenia, wyciągamy wnioski i dalej budujemy drogę po kolei. Zgrać w takim razie na przykład w ciągu jednego roku albo dwóch czy trzech, ile osób z rodziny, znajomych proponowało Ci, doradzało, Mariusz, czemu Ty nie pójdziesz do programu takiego i zgłosisz się? Ile razy takie były tutaj słowa? No dzisiaj też słyszałem. Ale nie. Wiesz co, myślę, że raczej nie zastanawiałem się w ogóle w zeszłym roku, ale no będę cały czas na ten temat myślał. Okej. Okay. Przez wszystkie te lata, tak? No bo dziś już wiadomo, no jedne studia, drugie studia, to już tyle się wydarzyło na pewno. Czy był na początku, albo może dalej jest jakiś idol, czy na przykład Elvis Presley to jest Twój styl? Elvis Presley? Czy jest zupełnie nie? Elvis, co nie, no Elvis Presley też miał bardzo dużo dobrego. Ja generalnie nie ograniczam się w muzyce, mam swoich idoli, ja Ci mogę o nich opowiedzieć, ale generalnie mam taką zasadę, że wiesz co, w każdym gatunku muzycznym jest coś dobrego do wzięcia i coś, co jakby do Ciebie trafia. I właśnie jestem tego rodzaju gdzieś tam człowiekiem, który stara się wyciągać po prostu z każdego rodzaju
No jak się muzyka podoba, to się po prostu podoba. Nie? Ja z każdego gatunku. Tak, z każdego gatunku. Oczywiście, że tak. No bo wiesz, może być dobry numer rockowy, ale może być też piękny numer balladowy, może być śliczny utwór popowy, ale tamten utwór jazzowy też jest genialny. Wiesz, no i to jest właśnie niesamowite, to jest piękne w muzyce. Śpi, syneczku mój, kochane oczka zmruż, przyjdzie taki dzień, gdy zbawisz nas dzisiaj, cały mój świat to ty. Odpowiadając ci na jeszcze na wzory, to by też się o zagraniczne czy polskie, czy... Podaj takie top 2 czy top 3 po prostu to nazwiska. Top 3, wiesz, co nazwiska? Możesz top 1. Frank Sinatra. O, a dzisiaj też mieliśmy tutaj na koniec... New York. Yes. To być może niektórzy z nas chcieliby usłyszeć w takim utworze My Way, który łączy właśnie Franka Sinatra i Elvisa Presleya. Co ty na to? No właśnie, ja sam z chęcią bym wysłuchał, gdyby to siebie było możliwe. Aha, że mnie! Tak, właśnie, że ty! No, myślę, że tak. Śpiewałem to już nieraz, tak więc myślę, że to jest też mój repertuar. A to co w ogóle z coverami i z innymi utworami, czy jakoś tak, wiesz, gdzieś to gromadzisz, gdzieś to jest jakoś zapisywane, nagrywane, czy na koncertach po prostu covery? Tak, na razie grywam na koncertach, no i w klubach, wszędzie gdzie się da, coveruję. No, sprawa, jeśli chodzi o media, no, też jest sprawą, do której powinno się, w którą powinno się jakby uderzyć. To znaczy, no ty dobrze wiesz, ale wiesz, teraz jesteśmy po prostu w takich czasach, że Instagram, Facebook, TikTok, po prostu wszyscy tam są, no i generalnie, a twoim zadaniem chyba jako artysty jest dotarcie do jak największej ilości osób, więc do tego się przekonuję, żeby tak robić. Bo musisz mieć jakiegoś menadżera albo agenta, który... O, no to super! Nie ma sprawy, jestem do wzięcia tutaj jako menadżer. Kończąc, no bo wiadomo, święta się zbliżają, jeszcze nie zdążymy na tą Wigilię, no, a tam jeszcze na dole czeka nas coś do zjedzenia, bo chyba tam jakiś bufet jeszcze został do skonsumowania. Powoli kończąc, święta za 10 dni, Wigilia, w takim razie czego możemy Ci życzyć i na te święta, i na przyszły 2023 rok? Myślę, że tego, czego potrzebuje każdy, przede wszystkim miłości. A nie zdrowia? Bo teraz niektórzy to... No dobra, zdrowia też, żeby gardło właśnie było zawsze w top. To jeszcze dołóż szczęścia. Szczęście się też przydaje. Też. No to jest... naprawdę dobrze wszystko wiesz. Wszystko wiesz. Tyle było tych wywiadów, że każdy życzy sobie szczęścia i pomyślności we wszystkim. No dobrze, koncert kolędowy, świąteczny, kolędy bożonarodzeniowej pastorałki z różnych stron świata, dziś usłyszeliśmy. W takim razie jeszcze na sam koniec powiedz, a jak będą wyglądały te święta u Ciebie, już jesteś przygotowany do świąt, nastrojony, piękna atmosfera, magia świąt, choinka, prezenty, 12 potraw, ten czas taki, końcówka roku, to zawsze jest taki wyjątkowy, zupełnie czas. Czy u Ciebie już tą energia świąteczna u Ciebie już jest? Jest odczuwalna, dlatego że właśnie grywałem koncerty w grudniu, tak więc ja ją odczuwam. Kolędowe. Tak, kolędowe, tak więc odczuwam już ją od dawna. No, jest śnieg, słuchaj, tak więc myślę, że jestem gotowy na te święta. Tak.
Na święta jest gotowy Mariusz Czajka, który dziś wystąpi w koncercie kolędowym w auli, nowoczesnej auli Akademii Morskiej w Słupsku. I Mariusz, który był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Idzie. Ściągawka, czego tak? Możemy jakoś tak. Dobra, to. I to będzie dobry wstęp. Tak, to już jest wstęp. Nie wiem, muszę zapowiedzieć tak, Mariusz Czajka. To jest tak samo się pan nazywa jak ten słynny aktor. Co podkładał głos tam pod. Jeszcze lekko. Kaczora? Być może i Kaczora. Nie wiem, czy nie Goofiego też. Też, to odpowiem. Ale w musicalu Metro grał Mariusz Czajka i tam właśnie pierwszy raz widziałem. To różnimy się tym, że mam trochę więcej włosów na głowie. No tak. Rzeczywiście, kurczę. To zapowiadam i lecimy. Na górę, na górnej sali, po prawej. Tak, masz dużo. Dzisiaj jest trudny dzień. Dużo się dzieje. Na Morskiej różnie bywa. No udało się, to piękna rzecz. Mam nadzieję, że może coś tam będzie. Agnieszka Łabuda, wiatr, Mariusz Czajka, Jan Antuciak, Wiktor Sadowski, Maria Lasenko, Marta Dzikoń i grali dla Państwa. A śpiewał jeszcze dla Państwa chóry oczywiście, ukraińsko-polski chór kameralny oraz chór Juventus Cantans. Sława Jezu. Dziękuję pięknie zespołowi, który też bardzo poprosimy, żeby wyszedł, pięknie się ukłonił. Oni napracowali się bardzo, bardzo, bo musieli zaprosić każdemu z artystów, ale wkład pracy ogromny. Całego kina. Ufam, że tego typu spotkania przechodzą do historii i staną się tradycją. Dziękujemy bardzo. Koncert przygotowali Katarzyna Wypolska-Bawczak i Łukasz Jankowski. A prowadził koncert głos osoba, legenda słupskiej konferansjerki, osoba, dla której samej warto przyjść po prostu na koncert. Pan Marek Roga. Całej naszej społeczności akademickiej. Dziękujemy bardzo. Pozwólcie Państwo, że zanim przekażę tę skromną piosankę na ręce przemiłej, sympatycznej Kasi Wypolskiej-Wawrzczak za wspaniałą choreografię, to w imieniu zebranej publiczności i w imieniu tych, którzy nie wszyscy dostali zaproszenia, z nich nie skorzystali, nie żałują. Serdecznie podziękujemy za te wspaniałe chwile, które tutaj przeżyli w tym okresie przedświątecznym. Przed Nowym Rokiem każdy z nas składa sobie jakieś postanowienia. Myślę, że i pan prezydent, i ja osobiście, ale i wszyscy zebrani do tych postanowień złożymy jeszcze jedno, żeby być ambasadorem tej naszej przepięknej kultury, którą daje nam nasza wspaniała uczelnia. I za to, panie rektorze, serdecznie dziękujemy. Żałuję tylko, że te krzesła tutaj są puste, ale powtarzam jeszcze raz, niech żałują ci, co nie przyszli. Nie my. Jestem przekonany, że kolejne nasze spotkanie to ta sala będzie pękała w szwach. Kasiu, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Ci za wspaniały, przygotowany występ.
Dziękujemy bardzo. I jeszcze zapytujemy pana doktora Kacińskiego, gdzie tutaj nam się słowo, to chcieliśmy gratulować, podziękować panu kierownikowi Katedry Sztuki Muzycznej. Zapraszamy, zapraszamy. Jeszcze raz w imieniu swojej i całej społeczności, panie kierowniku, kierowniku Katedry Sztuki Muzycznej, bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie. Dziękujemy, drodzy Państwo. Mamy małe co nieco przygotowane, więc gorąco namawiamy, żeby nie zostało ani okruszek. Do zobaczenia. Przy następnym zaproszeniu tak przyjechać. Dziękujemy bardzo artystom. Państwu życzę wszystkiego dobrego.